dobry. Plany ambitne, opoczne południe. Zobaczymy, jak wyglądamy z serwerami. A, zostały dodane idzikowice. Niesamowite. Pewnie już na to wszyscy siedzą, na tych idzikowicach. Pewnie tak. No dobra. Poczno południe. Zapomniałem, który serwer wybrałem. No ale mniejsza o większość. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dlaczego poczno południe? Z wielu względów. Nie tylko z tego powodu, że kafelkowy pulpit, ale z kilku innych dość poważnych spraw, które chciałbym przedstawić, chciałbym wyjaśnić, chciałbym omówić, nie wiem, jeszcze do tego podejść, zwrócić pewne uwagi, co było, a nie jest, jest inaczej, bo tak też się wydarzyło. Trochę opowiedzieć o Pilichowicach, będąc na Opocznie, a właściwie mieć prośbę, będąc na Opocznie, południe. Ech, no jest tak trochę dziwnie, no. Mamy gracza na Idzikowicach. Tak, doszło wreszcie Idzikowice. Jest. Język niemiecki już ktoś testuje. Dyżurny ruchu. Idzikowice. Niesamowite. Stacja pewnie duża, ale jeszcze pewnie funkcjonalność daleko. Właśnie. To to N3. N3, Opoczno Południe, EDR trzeba uruchomić. Tak, korzystam z innego EDR-a, tak, tak. Możecie mówić, że oszukuję, tak, oszukuję. No niestety. Człowiek musi sobie ułatwić, jeżeli można. Jeżeli można, to trzeba sobie życie ułatwiać. Ktoś tu do mnie pojedzie z Idzikowic. Pytanie co? No ale tym będziemy się za chwilę zajmować. Jest już, że wyjechał na szlak. No i oczywiście jest osoba na Idzikowicach. Proszę, jest. Proszę bardzo, dyżurny ruchu. Czy język niemiecki, czy język polski? Powiem szczerze, na komunikatach tych można przecież się skomunikować z każdym językiem, bo u niego się wyświetli w jego języku takim, jakim ma grę. Więc spoko. Da radę. Można. Tylko trzeba chcieć. Teraz sobie wyobraźcie sytuację. Mam pulpit kafelkowy. Wyłączamy podpowiadajki. I co to jedzie? Co to do cholery jest? Co to jest za pociąg? Co to jest za ciapunk? Ja się pytam. Oj, przepraszam. Ja wiem, mogę sobie to sprawdzić, co to jest za ciapunk. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale pewne ostatnie wydarzenia spowodowały to, że chyba podejdę do pewnych kwestii nieco inaczej.
Ja wiem, co to jest za ciopąg. Ale informacji od Idzikowic nie mam. No to jak nie mam, to bach. Bo chcę wiedzieć, co to jest. Ja mam z tym zrobić. A pociąg jest coraz bliżej. Pociąg jest coraz bliżej. I nadal nie wiem. Nadal nie wiem, co to jest za pociąg. No i... nie dowiem. No i teraz... co mam z takim delikwentem ogarnąć? Zgłosić go? Nie ma aktywności. Jest powód do zgłoszenia. Brak aktywności. Siedzi ciul na posterunku. Człowiek się pyta, co odjechało. Komunikatem z menu kontekstowego, tak to nazwijmy, czyli jemu się wyświetlił komunikat w jego ojczystym języku, czy tam w języku, w jakim ma grę ustawioną. I ja odpowiedzi nie mam. Co odjechał? Szykuje się następny pociąg do odjazdu. Już się zapalił semafor wyjazdowy. Nie wiem, co odjechało. Proszę, nie wiem. To jest realizm. Na pulpicie kafelkowym nie wiecie, co jest. Na torach. Co do was jedzie. Ja wam powiem, co jedzie. 14.101 przyjechało. O, i zaraz będzie możliwość podyskutowania o... O kwestiach innych. Tu nie ma sterowania cyfrowego. No i tak powinni się grać. Powinni się sobie te podpowiadajki wyłączyć, no i zobaczymy, jakby wam się grało. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tak powiedziałem, zacznę mieć inne podejście do pewnych aspektów. Pewna dyskusja, którą miałem okazję przeprowadzić, spowodowała i sprowokowała takie, a nie inne działanie. Tak więc tak to wygląda. No, hopie, no. Albo wyjdź z tamtego posterunku, albo... No, nieładnie tak. Nie informować, co odjechało. 14.101. O Boże, on miał... on ma krótki postój. U nas. Aha, bo on jest... opóźniony. Ten misiaczek, więc damy mu tu szybki postój, podamy już semafor wyjazdowy. No i to wszystko. Już jest podany przelot. Ja rozumiem, że można grać na zasadzie przepuść, zapomnij, tak? Ale zaraz o tym porozmawiamy. Pilichowice zgłosiły, że jedzie 41144. To jest pociąg też, który ma u nas postój. Ale spokojnie, wszystko zdąży ładnie wyjechać. Nie wiem, czy poprawili rozkłady jazdy, czy może coś innego. Zobaczymy.
Tu możemy już przestawić rozjazdy, ustawić w stan zasadniczy. No i mamy pociąg w peronie. Pociąg, który też wjeżdża w ten sam peron, najwyżej chwilę poczeka. No i sobie tak będziemy ogarniać. Jeżeli zgaśnie semafor wyjazdowy, to znaczy, że pociąg już wyjechał z Idzikowic, minął semafor wyjazdowy, no i będę mógł pięknie wysłać kolejne zapytanie, co wyjechało. Może wreszcie się zreflektuje człowiek, który tam siedzi i mi odpisze. No ma minutę postoju, także spokojnie. Czekamy minutę i pociąg odjedzie. Przypominam, że wjazd, wyjazd tutaj w perony, niezależnie od której strony jedziemy, jest na 60 km na godzinę. Podniesione. Do 60. A że po ostatnich akcjach, rewelacjach i innych takich sprawach postanowiłem, że tak jak powiedziałem, inaczej będę podchodził do pewnych spraw związanych z tą grą. Dobrze, na Pilichowice pociąg odjechał. 4144, który jedzie z Pilichowic, nie, 1400, nie, tak, nie. A Jezu, przez te powtarzania mi się mylą tutaj te. 4144, on jest też już opóźniony. O, to ciekawe. Co tu się wydarzyło? Nie ma zbytnio dużo ludzi na tym serwerze. No tu są dwa posterunki w tej chwili obsadzone, czyli Pilichowice i Idzikowice. Znaczy Opoczno i Idzikowice. Ja siedzę na Opocznie, a na Idzikowicach ktoś też już okupuje, bo to jest nowy posterunek i trzeba na nim posiedzieć. Tak, ja to rozumiem. Tak będzie z każdym posterunkiem dodanym, obojętnie czy to będzie zaawansowany posterunek, czy mniej zaawansowany. To norma. To jest norma. No ale dopóki nie będzie akcji typu manewry lub coś takiego, to te posterunki w zasadzie duże są jakie są i czy ja wiem, czy one są w jakiś sposób bardziej, nie. Wyjechał też z Pilichowic Ventolino 3100. Tu jest 3100 Ventolino. On jest też opóźniony. Zresztą ten też jest opóźniony. No ale zgubił się gdzieś po drodze 4146. No, powiem szczerze, że 41-46 jest znacznie opóźniony. Dużo więcej, on tu powinien śmignąć przed 41-144. No. Także
Jest wesoło. Jest wesoło. To jest ciekawe, że on już podał przejazd, a jeszcze... Jak długo? Trochę dziwne. Trochę dziwne. Na razie nie mam zgłoszenia z... Pilichowic o pociągu 4146. Czekam za 41144. I zrobimy tak. 41144 w stację. On na stacjach ma 4 minuty, więc 4 minuty powinien mieć postoju. No, jest to bot, więc sztywno będzie 4 minuty stał. Gdyby to był gracz, nie wiem, czy by zaryzykował odjazd przed czasem. Nie wiem, jaki by miał czas postoju, bo generuje się czas postoju w zależności od tego, czy jest opóźnienie, czy nie. Chyba tak odniosłem wrażenie, jak jeździłem. W każdym bądź razie 3100. Puścimy. No, żeby po prostu nie jechał za pociągiem wolniejszym. Więc 3100 przeleci. Tu już sobie możemy zrobić wyjazd. Utwierdzić tą drogę. No i osobówka wjedzie, przełożymy rozjazd. Przepuścimy pendolino, wypuścimy osobówkę, no i będziemy czekać za tą zgubą 4146. Dlaczego tak? Generalnie zadanie dyżurnego jest tak prowadzić ruch, aby nie generować zbyt dużych opóźnień, a jeżeli jest możliwość, niwelować to opóźnienie. Moja decyzja jest spowodowana właśnie tą zasadą. Lekko wygenerujemy opóźnienie na pociągu 41144 w celu umożliwienia przejazdu 3100, aby nie generować jemu jeszcze większego opóźnienia. I w ten oto sposób, powiedzmy, damy szansę nadrobienia opóźnienia dla pociągu Pendolino. Możecie powiedzieć tak, ale kosztem opóźnienia większego dla pociągu ekspresowego. Ale pociąg ekspresowy łatwiej nadrobi na szlaku niż Pendolino. Poza tym opóźnienie wygenerowane dla pociągu ekspresowego będzie niewiele większe niż to, jakbym wypuścił pociąg ekspresowy przed ekspresem premium, czyli EIP. Takie jest moje zdanie. Jeszcze pamiętać trzeba o tym, że jest gdzieś na szlaku 4146, który jeszcze nie dotarł tutaj, a też ma już spore opóźnienie. Znowu coś pojechało z Idzikowic, no to bum szakalaka.
Chłopie, ogarnij się. Bo ja nie widzę, co odjechało. No i nie strój głupa, tylko se usiąść na kafelkowej, wyłącz podpowiadajki i zobaczymy, czy będziesz taki bystry. Znowu muszę się podtrzymywać jakimiś dodatkowymi rzeczami i kombinować. Co odjechało? Zdziwiony, że się pytam, co odjechało. Po drugie, masz obowiązek zgłoszenia, co odjechało. Prosta sprawa. Dobrze. 3100. No też ci nie napiszę. Serać. Dobra. Dziś 100. Do mnie jedzie. A, 14.03. No i teraz takie 14.03 ma też przelot. Tu już możemy zająć się przygotowaniem drogi. Tu możemy już przygotować przelot, bo na razie nic nam nie będzie z tym kolidowało. Wypuścimy 4.1.144. Jak tylko zwolni się odstęp. No. I już. I tu pociąg ładnie. Tak jest. No. Zbieraj się. O, właśnie. A nie wiem, jesteś na posterunku, no to kurczę, ogarnij ten posterunek tak jak się należy, no. No i to jest właśnie Opoczno. Także jeżeli ktoś będzie na Opoczno, a jesteście na Pielichowicach, to nie zdziwcie się, jak zapyta się wam, co do niego puściliście torem numer 2. Bo w Pielichowicach, w Opocznie jest taki fajny myk, że tu nawet jak mamy podpowiadajki i pociągi zjadą się przed semafor wjazdowy, to nam się nie zaświeci na podpowiadajce, co w jakiej kolejności jest. A to jest bardzo ważne, żeby odpowiednio tu poustawiać te pociągi. Więc warto, aby o tym pamiętać. Układ zasadniczy mogę już tu przestawić. No i to jest, co tu nam wjeżdża, to było 14.03 na Pielichowice. 14.03. No i tak to właśnie wygląda. Nie jest skomplikowane, ale bez tych podpowiadajek robi się bardzo skomplikowane.
Także te informacje, co odjechało z Pilichowic i z Idzikowic, są istotne. Nie powinno się grać na zasadzie kliknę se, to se kliknę, tak? Druga sprawa i dość istotna. Tu musicie bardzo mocno uważać, jak obejmujecie ten posterunek. Zwłaszcza, gdy na Pilichowicach siedzi bot. Często, gęsto jest tak, że w tym miejscu mamy trzy pociągi. Plus pociąg w peronach. Pociąg w peronach, który stoi, jak obejmujecie skład, no, ma dwie możliwości. Jedzie na Warszawę albo jedzie z Warszawy. Jeżeli z Warszawy i tu wam się świeci ta ostatnia belka i nie możecie podejrzeć, co tu stoi, to liczcie się z tym, że stoją trzy pociągi w kolejności następującej. W pierwszej kolejności to jest EC w kierunku Warszawy, który ma u was postój, więc go nie wpuścicie nigdzie indziej, dopóki się tu peron, tor przy peronie nie zwolni. Drugi pociąg to jest prawdopodobnie Pendolino i trzeci pociąg, który też tam będzie, duże prawdopodobieństwo, to też jest Pendolino. Pendolina przelatują, ale pierwszy stoi prawdopodobnie pociąg, który ma tutaj wjechać. Gdyby tak nie było, to by tutaj pociąg nie stał i bot by dał przelot. A jeżeli macie sytuację taką, że tu jest w peronach coś, a tu też się świeci, że coś jest, to najprawdopodobniej jest to pociąg, który ma wjechać w perony. No i tak to po prostu wygląda. To musicie sobie spamiętać, tak? Pilichowice. O, jest zguba. 4146. Wow. Spore opóźnienie. Spore. Powiem szczerze. Żeby nie powiedzieć gigantyczne. Ja włączę podpowiadajki teraz. Żebyście widzieli. Tak? 4146. I zobaczycie, że jak tu wjedzie na tą ostatnią belkę. Na tej jeszcze będziecie widzieli podpowiadajkę, co jest. Ale na tej nie. A, że tego nie wiem. Zgodnie z przepisami na SBL-ce, jeżeli jest podany sygnał S1, to należy się zatrzymać przed semaforem SBL podającym sygnał S1 stój, a następnie można przejechać obok tego semafora z sygnałem stój i kontynuować jazdę na widoczność z prędkością nie przekraczającą 20 km na godzinę. Więc jeżeli tutaj pociągi długo stoją, a potrafią długo stać około 15 minut, to wszystko wam się zjedzie na ten ostatni odstęp. Wszystko wam tu podjedzie i będzie stało jeden za drugim przed semaforem wjazdowym na stację Opoczno Południe i tu, na tej belce, najeżdżając, tak jak tu wam się zaświeci, co jedzie, tak w tym miejscu wam się nie zaświeci, co jedzie. I nie wiecie, ile tam jest pociągów, w jakiej kolejności stoją. No i jest problem. Jeżeli są gracze na pociągach, możecie zapytać się, który pociąg stoi przed semaforem wjazdowym W do Opoczna Południe. No i sprawa się wyjaśni. Wtedy macie informację, macie potwierdzenie, że taki i taki pociąg stoi pod semaforem W jako pierwszy. No i w tym momencie wiecie, co macie zrobić. Możecie poinformować, że niestety będzie czekał, aż pociąg taki i taki nie wyjedzie z peronów. No niestety. Dlaczego tak się dzieje, że tu się gromadzą pociągi? Dlatego, że jest zbieżność w rozkładzie jazdy, przyspieszone pociągi nakładają się na siebie i czasy przejazdów i godziny przejazdów nagle się niwelują.
No i często gęsto z Warszawy wjeżdża i potem z tej samej, z drugiej strony chce, powinien wjechać pociąg, ale jest przyspieszony i nakłada się na czas postoju tego pociągu, co jest z Warszawy. Robi się korek. Tylko że ten korek później jest ciężko rozładować, jeżeli mamy trzy pociągi, jeden za drugim, bo one muszą czekać, aż pociąg wjedzie, aż ustawi się droga, aż przepuszczę pierwsze pendolino, to drugie pendolino czeka, aż zwolni się odstęp, tutaj będę mógł drugie pendolino wyprawić, potem wyprawiam pociąg EC z peronów, no i tak naprawdę, tak jak EC nie powinien mieć opóźnienia, tak będzie miał opóźnienie, no bo czeka, aż pendolina odjadą, zwolnią odstęp i dopiero będzie mógł wyjechać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że no przydałby się człowiek na Pilichowicach. Tak. Tam jest bardzo ważne, aby na Pilichowicach jednak ktoś był, ktoś posiedział trochę, bo często gęsto ważne jest to, że jeżeli Pilichowice przepuszczą do mnie pociąg EC, tak, to wtedy pociąg Express Premium Pendolino mogą do mnie puścić torem pierwszym, torem niewłaściwym, torem lewym. I wtedy pendolino nie będzie czekało za ekspresem, aż mi pociąg z Warszawy zwolni tory przy peronach. Tylko będzie mógł przejechać, bo według rozkładu, chyba że został zmieniony, nie wiem jeszcze, ale z tego co widzę, nie bardzo został zmieniony. Doszedł pociąg do rozkładów od Olszamowic aż do Idzikowic, ale o tym później zobaczymy, czy ten pociąg w ogóle do mnie dotrze. Jeżeli tak, to będzie przeszczęśliwy. W każdym bądź razie sprawa wygląda w ten sposób, że wówczas Pilichowice dogadują się z Opocznem, aby właśnie pendolino jechało torem niewłaściwym do mnie. Ja wtedy albo się zgodzę, albo się nie zgodzę. Zobacz, kwestia jest i wszystko rozchodzi się o rozkład. Rozkład jazdy. Jeżeli stwierdzę, że nie ma sensu wypuszczać tego pendolino, bo właśnie pociąg z Warszawy będzie mi wyjeżdżał za minutę, no to nie ma sensu, bo to pendolino nie dojedzie tutaj. A pociąg, który już jest i jedzie, zdąży wjechać w peron. Także tu trzeba się dogadywać i to jest istotne. Od pewnego czasu boty, a właściwie dobra, od pewnego czasu bot na Pilichowicach nie pyta się o drogę dla pendolino po torze niewłaściwym. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że zazwyczaj bot do pewnego czasu, jak tu byłem na tym posterunku, jak jeszcze było sterowanie cyfrowe, bot się pytał o drogę dla pendolino po torze niewłaściwym, właśnie po to, żeby zrobić taką roszadę. Właśnie po to, że w momencie, kiedy stoi pociąg z Warszawy w peronach, to wtedy pendolino objeżdżało pociąg, który czekał na wjazd w perony, mijało pociąg, który był w peronach, no i wtedy dopiero ja wypuszczałem ten z Warszawy, wpuszczałem tego na Warszawę i tak dalej, i tak dalej. Czyli dało radę przeprowadzać w sposób bardzo płynny. No, a tu sobie stoi 13.03. I bardzo dobrze stoi.
tak to, tak to po prostu wyglądało. No i dało radę. Dało radę. Dało radę to ogarniać. To jest 4146. Sześć opóźniaczek przeleciał. No i przelatuje 13.03. Jest. No i słuchajcie, no. Co tu dużo mówić? Trochę tutaj będzie ciekawostek, bo widzę, że rozkłady zostały dopakowane, także teraz chyba już nudy i narzekać na nudę na posterunku nie będzie możliwości. Mam taką no, nadzieję. Mam taką nadzieję. Zaraz zobaczycie dlaczego. Oczywiście na serwerze jest pora nocna. Zobaczymy jak ten rozkład będzie się układał w ciągu dnia. To też jest istotne. Według serwera godzina 2:35. No i sobie teraz spokojnie czekamy na rozwój sytuacji. No trzeba będzie się troszeczkę przestawić. Trzeba będzie się troszeczkę przestawić. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy nie będzie tutaj kolizji rozkładowych i tak dalej, i tak dalej. Poczno południe ma jedną bocznicę wolną i no, tor peronowy. Coś można tu powiedzmy no, zrobić. Jak to wyjdzie w praniu, to się okaże. Na razie jest jak jest i znów trzeba będzie wyczuć rozkłady jazdy. Aby było wszystko dobrze ogarniane. Czyli znów trzeba będzie posiedzieć parę, po parę godzin na każdej na każdym z posterunków, żeby się znów trochę przyzwyczaić. No to ja wam powiem teraz numerki pociągów, które teoretycznie powinny przez tą stację przejechać. 42, 34, 30. 24, 33, 33. I 22, 30, 04. Pierwszy, który wymieniłem, to jest towarowy. Drugi, który wymieniłem, towarowy. Trzeci, który wymieniłem, to jest ten prawdopodobnie luzak. ...42, 34, 30, to jest pociąg towarowy z kierunku Pilichowice. Prawdopodobnie wjeżdżał w CMK na posterunku
a zarazem też stacji i posterunku odgałęźnego Włoszczowa Północ. Tam wjeżdżał i zjeżdżać będzie z CM-ki w Idzikowicach. Tak to mniej więcej wygląda. No i są gigantyczne opóźnienia. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że pozmieniały się jakieś rozkłady gdzieś i coś się dzieje. Czy po prostu coś jest, gdzieś jest zgrzyt i gdzieś coś po prostu stoi. Tor zajęty już mi się świeci, szlak zajętość szlaku już mi się zaświeciła z Idzikowic. Czyli coś się tu kula, coś się kula tak, że kula się w sposób kolidujący. Na razie tak zakładam. No ale zobaczymy, jak to będzie. Co to jest? Zobaczymy w EDR-ze, o której ma odjechać. No i zobaczymy w EDR-ze, co powinno przyjechać, co powinno odjechać. No i będziemy myśleć. Choć ciężko jest myśleć, mając trochę tak dziwną nieco osobę na posterunku w Idzikowicach. Ja wiem, ja rozumiem. Nowe, to trzeba sprawdzić. No, po części tak, ale... Ja mam czas. Ja sobie na Idzikowice wejdę. Nie muszę być pierwszy. Nie ma sensu się spieszyć. A coś czuję, że będzie wesoło teraz na CMC. Zwłaszcza pod, że tak powiem, tuż przed restartem serwerów będzie kolorowo, będzie różnie. No. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No to ja wam powiem teraz taką kwestię, bo sobie podejrzałem sytuację, jak to wygląda, jak to się ma z pewnymi sprawami. No i już widzę, że robi się całkiem kolorowo. Dlaczego? Bo mam pogląd na mapę i jest całkiem wesoło. Do mnie jedzie 24, 33, 33, pociąg towarowy. Pilichowice natomiast, do Pilichowic zbliża się też pociąg towarowy 42, 34, 30. I pociąg utrzymania ruchu kolejowego, czy jak to tam nazywa się fachowo, o numerze 223004. No i teraz jest pytanie, jak bot w Pilichowicach zareaguje.
Jeżeli ja bym był na Pilichowicach, to bym zareagował w ten sposób, że 42, 30, 4, 30 jedzie torem właściwym. Natomiast 22, 30, 0, 0, 4 jedzie torem niewłaściwym albo odwrotnie. Po to, żeby właśnie ten 22, 30, 0, 4 przejechał szybciej, bo ma większą prędkość szlakową. Po prostu on na szlaku może jechać z prędkością 125 km na godzinę. No i na tej zasadzie zrobiłbym miejsce na to, żeby sobie spokojnie tutaj to ogarnąć, czyli zrobiłbym tak, że towarowy 24, 33, 33 wjeżdża na bocznicę asekuracyjnie. Towarowe mają prędkość szlakową 90 na godzinę. Max na CMK, z tego co widzę w rozkładzie jazdy i na podpowiadajce z rozkładu jazdy, którego ja używam. No więc... Jeżeli Pilichowice bot po ostatnich zmianach, jak to się mówi, ustawione boty są na zasadzie puszczamy torem zasadniczym, choćby nie wiadomo co się działo, no to Lipton totalny będzie. Próbujemy zobaczyć, czy to coś zmieni. Awaryjnie zamknij, nie. Zamknij tor szlakowy, awaryjnie zmień kierunek. Bum. Zmieni się? O, nic się nie zmienia, nic się nie robi. Nie. Może jakbym ja mógł możliwość zmienienia kierunku awaryjnego, to może by Pilichowice zareagowały w jakiś tam logiczny sposób, ale tak to nie sądzę po tych zmianach w algorytmach botów. Obawiam się, że jest to nierealne, aby do tego doszło. Także zrobimy małą roszadę tutaj. Jeżeli chodzi o pociągi, no bo pociągi zostaną puszczone w takiej, a nie innej kolejności, czyli pierwszy pojedzie towarowy, za nim pojedzie, no właśnie, 42, 34, 30 jedzie pierwszy, za nim pojedzie 22, 30, 0, 0, 4, 22, 30, 0, 4, także trochę Lipton. No i wszystko jest mega giga poopóźniane, no to jest masakra, nie wiem co tu się wyrabia. Już Pilichowice powinny pytać o tor numer 1. Nie pytają. Pytają mi szkoda, bo ten luzak to by tu ze spokojem zdążył ominąć, wjechać, zdążyłbym ustawić loty i tak dalej. Wszystko by sobie jechało prawidłowo. W zgodzie, że tak powiem, z naturą. No ale tak nie jest, więc to tutaj dużo będę dyskutował. Proszę bardzo. Ład towarowy. Hej. Hurra. Ach. Fajnie. No czekam, no
Pilichowice, dalej. Określać się. Puszczacie ten pociąg, czy nie puszczacie torem niewłaściwym. Nie ma zapytania, nie puszczacie, czyli puszczacie normalnie. No to trudno. Że tak jak widzicie, no troszeczkę bym poprawił algorytm na Pilichowicach, żeby tam trochę bardziej był wydajny, czy coś w tym rodzaju. Ja bym to tak zrobił, żeby to było trochę bardziej wydajne. No ale dobra. To na tyle, jeżeli chodzi o Opoczno. Tak jak powiedziałem, apel. Warto, żeby ktoś tam siedział. Myślę, że teraz już nie będzie nudno. Druga sprawa. Uważajcie tutaj, co jest. Jeżeli są pociągi, to uważajcie, bo nie będziecie wiedzieli, co tu jest. Więc bardzo uważajcie, co robicie. Dobra. Normalnie puścił. No to niech sobie jedzie. Trudno się mówi. Ja kończę na dziś, albo nie. Jak się uda, to wejdę na Idzikowice. Będzie bonus. Będą Idzikowice. Zobaczymy, jak to wygląda. OSEN3. Szybciutko. Dalej. Dyżurny. Dalej. Idzikowice. Wejdź. Jest. Idzikowice. Niesamowite. No zobaczymy, co to są Idzikowice. Wejdź się na Idzikowice. Może być. Haha. Może być nie wesoło. 10 minut do resetu serwera, bo o 12.03 mniej więcej o 12.03 reset serwerów jest. Więc mamy 10 minut. Może coś uda się zrobić, albo nawet może uda się coś zepsuć. No, powiem wam. Jest fajnie. Tu mamy pewnie Opoczno. Tak, tu mamy Opoczno. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Bardzo duży temat torów głównych, jak i bocznic. Dobre. Też mi się to podoba. No i tu mamy Radzice, Strzałki. No właśnie. Ale to jest dziwne. Na Radzice tor pierwszy jest z tej strony. Wow. A tor drugi jest z tej strony. Wow. Natomiast na Opoczno mamy. No, to pytanie, coś tu jest zamieszane, czy czy tak faktycznie jest? O kurczę. To w kierunkach zasadniczych poustawiane? Tak. No to powiem wam, że z lekka zaskok mnie wziął, bo w tym momencie nastawnia i układ tego, co widzę na pulpicie kafelkowym, zmusza nas do tego,
byśmy pociągi towarowe krzyżowali z drogami głównymi. O kurczę. Się 103 odjechał ze strzałek. No powiem wam, że jestem zaskoczony tym układem. Tu będzie się działo. Tu będzie działo się dużo i będzie bardzo wesoło. Bo pociąg z Opoczna towarowy będę musiał szybko przerzucać na górę. No. Wam, że jestem zaskoczony. Bardzo zaskoczony tym faktem, jak to jest tu rozwiązane. Ale z tego, co widzę, to tu ktoś po prostu się znaje, bo świeci się NO 1S. Tor pierwszy, Radzic, jest M. To jest pozwolenie na przejęcie storu WBR. Mogę? WBR. Kurczę. Co się porobiło? Ciekawie. Nie mogę zwolnić blokad, tak? Czyli ten układ jest na sztywno. Zaraz, żebym nie pokićkał ZWB1J. Czyli to jest to. Ale nie to w tą stronę. O kurczę. Tu mogę zwolnić. Okej. WBR. Stawimy tor drugi normalnie. ONP22S. Jest strzałka do mnie, czyli generalnie to jest przyjęcie po torze niewłaściwym. Zezwolenie na przyjęcie po torze niewłaściwym. Czyli teraz jest ustawiony kierunek tak, jak powinien być. No to poczekamy. Mam nadzieję, że się uda. Nawet jeśli będzie restart, mam nadzieję, że się uda to wbić ponownie, bo ja jestem bardzo ciekaw, czy
Tak to nie powinno wyglądać, że tor numer 2 jest torem właściwym dla kierunku na Radzicę, a tor numer 1 jest w właściwym kierunku z Radzicę. Więc tu Radzice powinny, że tak powiem, to zrobić. No i wtedy gra muzyka. Wtedy gra muzyka. Znaczy 103 do nas się toczy. Długo się toczy i długo się będzie toczyło. Zobaczymy. Sytuacja, no jest fajnie zrobiona. Jest. O właśnie, czy droga dla pociągu. Torze pierwszym. No właśnie, na to czekałem. Opoczno, strzałki, Radzice. Dla pociągu. 2-2-0-0-4 po torze pierwszym. Tak, jest wolna. A nie, to opoczno, kurde, opoczno. Aj, opoczno. Może być dla pociągu. No właśnie, 2-2-3-0-0-4 po torze pierwszym jest wolna też. Możemy tu ustawić temat. Nie ma sprawy. Możemy dać radę. Tu możemy dać radę. Dawaj. Damy radę, bo ten pociąg jeszcze tam się toczy, więc on trochę jedzie, trochę potrwa. A my tu damy radę. To jest dość odcinek, więc. No więc tak, 2-4-2-3-4-3-0 odjechał, jak było widać tutaj, torem numer 2. Bardzo dobrze. My ten pociąg. Struktury. Pociąg przyjmiemy. Ten tor. Tor główny. O, jest. Pozwolenie. Dziękuję. Dobrze. Robimy. Mamy tu przygotowane. Wiemy, który rozjazd regulować. A tym torem pierwszym pojedzie. Pojedzie sobie. Już zasuwa. Dobrze. Sobie 2-2-30-04. No. No. Mam nadzieję, że 2-2-30-04 wyprzedzi towarowego na szlaku. O, mam taką ogromną nadzieję. Go możemy wpuścić aż
O, tu na wprost może. My nie chcemy tych towarowych kierować tak, żeby przecinały tę sprawę. No i teraz ciekawostka. O poczną potrafi zapytać, a Pilichowice już nie potrafią zapytać. Także jak widać, algorytmy są różne na różnych stacjach. A szkoda. By zostawić ten algorytm na Pilichowicach, który pyta też o tor lewy w razie potrzeby. No i ten ruch byłby znacznie płynniejszy. Tak jak informacje odnośnie 4.2.34.30, że odjechał, mam tak informację o tym, że pociąg 2.30.04 odjechał, nie mam. I to też do poprawki. Samo dzieje się w Łazach z kierunku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Nie ma potwierdzenia, że pociąg odjechał, o które było zapytanie. Teraz osoba, która gra z wyłączonymi podpowiadajkami, ma problem, a na Łazach EUC jest pufilt kapelkowy i można robić kuku. Tak, można nabroić. Nie własnej winy, nie mamy odpowiednich komunikatów. Komunikaty o pociągach wyjeżdżających, dobrze by było, aby były podświetlone na czerwony kolor. Powtarzanie i moje zgłoszenie na biało, tak jest. Moje pogrubioną pociągą potwierdzenie ze stacji, do której wysłałem. No tak się nie bawmy. Tego nienawidzę, no ale... N3, odśwież. Dawaj. Ja chcę tam wejść z powrotem na te Idzikowice. Tam mnie bardzo ciekawi ten układ torowy w prawej stronie. To, co było poprawnie ułożone. Wydaje się, że tam ktoś po prostu się bawił. No ale po co? Uwierzcie mi, to będzie ruch teraz i ten ruch szybko. Już zabrane. A pierdziele. Ach, cholera jasna. Aby was szlak trafił. Serwera. Jest, idzie to. Nie widzi. Teoretycznie powinno wszystko ładnie być wyrównane, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy. No i powinno być wesoło. To wyrównywało. Okej. Jedzie coś do nas. Nie. Powinien jechać 31.02. A, sprawdźmy, czy po zmianach. Aha, tu są SBL-ki w stanie. Powiedzcie, że jeszcze raz robicie reset, to was kopnę, nie?
SBR-ki w stanie neutralnym, nieaktywnym. No to jeżeli są w takim stanie, to odjechał oczy. No dobrze. Teraz leci Pendolino. On ma u nas chyba bodajże tu na Idzikowicach jest 100 na godzinę, nie? Po głównych torach. Może pierwszym, drugim. Czyli stan jest taki, że mamy belki w stanie wyłączonym. Aha, to takie trochę, powiedziałbym, zaskakujące jest. Jojoj, a tu jedzie do nas pociąg też, zapomniałem o nim. To jest 3102. Też jedzie przelotem. A? Dobrze, dobrze. Jest 100 na godzinę. Idzikowice. Już widzę, że 14.05 ma minutę w plecy. Jesteśmy świeżo po restarcie. Dobrze, ale... To jest ten pociąg. Też jesteśmy jakby odwróceni. Nie, czyli przejechał nam ten na Opoczno. Ten na Opoczno nam pojechał. I na Strzałki pociąg też. 2, 3, 1, 0. Tu już jedzie pociąg 4.11.146. I musi chwilkę poczekać za odstępem. No.
Nieco odjechało. O, ale co? Trudno, pociąg odjechał. Może co się klika na telefonie. I wyjazd też podany, więc. Dobrze, co wyjechało na Opoczno? Ale muszę się nauczyć tej magistrali. Pociąg. No. Strzałki. To i jedzie 4146. 20 na godzinę, czyli tu jest. Rozumieć. Dobrze. I zasuw. No i to się zgadza. Stąd wyjdziesz. Dobrze. Strzał. Tory 1140. No to tu też jest byk. Poczno południe, strzałki i Radzice. Tu Radzice. Strzałki, Radzice. Tak powiem. Byłoby łatwiej. Ale. Wymyślili, tak trzeba się przyzwyczaić. To będziemy zmieniać posterunki i znowu będziemy się gubić. Ale. Ładna. Ładny pulpit kafelkowy. Bardzo ładne rozjazdy. Póki co wykorzystywane będzie w 20% swojego potencjału. Moje zdanie na ten temat. Tak, procent to myślę, że max. W jakim to będzie stopniu wykorzystane. To brakuje tych manewrów, żeby coś się tutaj działo. Przygotowywanie składów, manewrów, szykowanie lokomotywy do odjazdu i tak dalej gdzieś. No, takie. Trochę tego brakuje, powiem szczerze. No ale czy będą, to się okaże. W jaki sposób będzie to rozwiązane, to się okaże. Na razie manewrów nie ma. No i obawiam się, że na długo zanosi się, że ich nie będzie. Trochę szkoda. Ale. Ale co tam? Radzice, stąd przyjeżdża. I on ma tu wjazd na wprost na tor. Piąty. Na tor piąty. Prawdopodobnie na rozjazdach jest tutaj 40 wszędzie. Okej. Okay.
Choć mogę się mylić. Tego nie wiem. Natomiast tego toru ma na czwarty. Okej. No jest wesoło. Jest wesoły układ. Jest całkiem wesoły układ. No. Co tu jedzie? 13.05 już tu zasuwa. No. No i coś tu, nie wiem, poprawili, czy coś zmieniali na tych pulpitach kafelkowych. Nie zawsze ten guzik tam chwyci. Trzeba precyzyjnie w niego trafić. 13.05 sobie zasuwa. No i od Idzikowic w kierunku Warszawy i z Warszawy do Idzikowic mamy 200 na godzinę. Tu mamy spowolnienie na 120 przez stację Idzikowice i od Idzikowic do Opoczno już 160 aż do Olszamowic, jeżeli chodzi o szlak. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o szlakowe prędkości. Ja powiem szczerze, że wesoło, wesoło, zapowiada się wesoło. Jedzie. Dobrze. Opoczno. Pociąg 13.05. Idzikowice. No proszę. Proszę, proszę, proszę. Interesujące. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Trochę tu posiedzimy. No poczekamy na te towarowe, które zostały wprowadzone. Zobaczymy, jak to będzie tutaj z tą obsługą tych towarowych, bo jak po resecie stan układu torowego wygląda tak. Na razie nic nie zmieniałem, nic nie szykowałem, żadnej drogi, żadnego przejazdu. No i tak to po prostu wygląda. No, może być ciekawa tutaj specyfika obsługi szlaku, znaczy obsługi szlaku. Ciekawe mogą być zależności, jeżeli chodzi o sposób przyjmowania i wyprawiania pociągu na szlak do Radzic. Bo może to być na zasadzie takiej, że wszystko będzie zależało od tego, co, na jakim torze. I Radzice też mogą do nas mieć możliwość wysyłania pociągu też albo tym torem, a my będziemy musieli tu kombinować. No, może być, może to być bardzo, 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 bardzo ciekawe. Tu wagonownia, lokomotywownia, czyli prawdopodobnie to są te obiekty. No to nasz posterunek jest gdzieś tu pięty. No, powiem wam, że
Ciekawie. Ciekawie. Jestem ciekaw, jak wygląda. Nie wiem, to jest potężnie zelektryfikowane, czyli z tego co widzę, to trakcja tu jest. Uhuhu. Tu też jest jakaś hala. Lokomotywownia PRST i dzików. No, będzie pewnie ten duży obiekt. Odcinek drogowy, odcinek sieciowy. Aha. No, powiem wam. Zapowiada się ciekawie, ale ile z tego będzie, że tak powiem. Ile z tego będzie, to się okaże, bo trudno mi jest odnieść się co do tego tematu. Gdzie tak naprawdę, w którym punkcie ten posterunek jest postawiony, żeby go gdzieś tutaj na pulpicie sobie zlokalizować. Oho, rodzice. Patrzcie, ja tu się podziwiam widoki, a tu rodzice mi piszą. Czy droga dla pociągu po torze 2? Czemu po torze 2? No, dzieje się. Po torze 2. Nie chcę po torze 2. Po torze pierwszym mi to daj. Uparte bydle. No, będzie wesoło. Dla pociągu 2-4-3-3-3-7. No jest 2-4-3-3-3-7. Po torze drugim jest wolne. Dawaj go. Ale tu. Nie, tu. Ja pierdzielę. Tu będę musiał uważać. PZK2R. A jest to drugi na radzic. Ach, R. Radzice, wuja. S. Strzałki. Dobra. No to jedzie sobie. No i on jedzie do... On jedzie do... No, wiadomo, gdzie jedzie. No, Opoczno. Ojej. Jak my tu wyglądamy? My tu mamy tak, że tu nic nie jedzie? Nic nie jedzie. To my sobie możemy go od razu... No właśnie, no. Na razie nic nie jedzie. Wyczucie tej nastawni będzie interesujące. O, już wyjechał, już zgasło. Semafor wyjazdowy, okej. No dobra. Próbujemy w ten sposób przygotować. Tu. Tu podamy. I spróbujemy od razu go wydelegować, bo on u nas, no o, on tutaj powinien mieć ładny przelot. Jest 3:27, a pociąg powinien być 3:00. Ojajajajajaj, panie, nie, to my tak nie zrobimy. Na stój. Nie,
przygotujemy tu od razu. Dalej. No to w tą. Pan wjedzie tu na bok. Tak jest. Bo odjazd tego pociągu jest 3:43, a jest 3:28. Okej. Więc pana przygotujemy sobie na bok. Panie kolego. Także tu będzie. No nie, 3:28, 3:29, czyli powinien jechać. Coś jest znowu z. Ach, rozkłady. Widzę, że rozkłady są na bieżąco aktualizowane. No to. Powinno się zamknąć serwer. No nie podam teraz, mogę podać jeszcze raz. Dobra. Nastój. Boże. Znowu pisanie. Przestaw. Wjazd podany. Wyjazd podany. Lecisz. Dobra. Teraz możesz jechać. No to krzyżowanie trochę jest takie tutaj wymuszone. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Widzę, że przycisk jest nieaktywny w ogóle. Bo nie powinno być tak, że dopóki ja nie wcisnę tego przycisku, to rodzice nie powinny mieć możliwości w ogóle wysłania pociągu. Coś z opoczna mi tu się toczy. Dobra. Coś tu już. Jedzie. Kula się. No ale czemu tym torem on tu przejeżdża w ogóle? To mnie zastanawia. No on tym torem tu jedzie. Nieważne. Trochę takie to dziwne. Ale jedzie to jedzie. No, 40 na godzinę w rozjazdach. Tu będzie trzeba z tymi towarami. No i uważać. Tu będzie trzeba z tymi towarami uważać. No, tylko mi to zwolni, to zaraz tą SBL-kę zwolnię. Pociąg 4, 2, 3, 4, 32. No właśnie. ZWBR.
WBL i WBL w tą stronę i przywracamy szybko na zasadniczy. Tu od razu możemy przerzucić, tu od razu możemy wpuścić. Dobra, i on sobie tu przejedzie. W złym kierunku. I Dzikowice L. O ty! Czyli na krzyż. Okej. A ty paskudo. No to niezły burdel mamy tutaj do ogarnięcia. To będzie wesoła stacja. Do komunikatów o złym o złym kierunku będzie sporo. Czyli faktycznie to jest wymuszenie. Takie, a nie inne. Przykro mi bardzo. I to jest bolączka. Co odjechało? Ajajaj, co odjechało? Zapomniałem napisać, co odjechało. 2, 4, 3, 3, 3, 7. Upoczno odjechało. Upoczno południe, pociąg. 2, 4, 3, 3, 3, 7. Te broszki. O Jezu. Okej, to nie ten, to ten będzie. No to z powrotem wracaj. Dobra. Ja pierdzielę. No. Takie błędy się robi jak... Nożem dał. No. No dobrze. Pobawię się z tym pociągiem. Trochę go tu poprzerzucam. No ale jeszcze wyżej trzeba go tu dać, aż na ten tor. Na czwarty. Oj, boziu, boziu, boziu. No robi się kolorowo, robi się kolorowo. Strzałki 14-105. 14-105, dobra. Czyli faktycznie tu trzeba będzie robić roszady. Tu trzeba będzie robić roszady. Także tu dosyć roszady też trzeba będzie uważać. No, to będzie ciekawe. Dobra. Torem drugim jedziemy do Radzic. No faktycznie będzie wesoło. Dąży tu w ogóle wjechać? Przed tym powinien. Powinien, no ale
Nie mamy gwarancji. Pierwszy raz na tej nastawni trzeba ją wyczuć. Jak widzicie, już oberwałem komunikatem. Czyli z semafora L, czyli ja nie mogę wysyłać pociągów na ten tor. Na to wychodzi. Takie jest założenie. Prawdopodobnie taki układ stacji w Radzicach, czy też torowiska. Dobra. I jakoś sobie z tym poradzę. No to w takim razie, czy ja mogę wysłać pociąg tu? Tu mogę. Tu komunikatu nie oberwałem. Czyli jest ok. Czyli tu. Lemę. Na tor 2 odprawiamy pociągi towarowe. Przyjmujemy z toru pierwszego. Nie. Wysyłamy. No, odprawiamy na tor pierwszy, a przyjmujemy z toru drugiego. No to będzie. Będzie bal. Chyba że są pociągi z jakimiś wyjątkami. Trzeba po prostu te pociągi zapamiętać, które jadą którym torem. O, tak. No dobra. Towarowe tędy. Towarowe tędy. Przynajmniej na razie. O, no trochę go tutaj przetasuję. No, czyli przyjmować najlepiej tu. Potem będzie historia. Będzie historia. Dobra, czy ja mogę później stąd? Mogę. Ewentualnie stąd też mogę. Dobrze. No to jeszcze tragedii nie ma. No ale też rewelacji nie ma. I tutaj wysyłamy torem lewym do Radzic. Przynajmniej boty. No to jestem ciekaw, jak będą się sypały komunikaty. No i teraz tak. Co my tu mamy? My tu mamy tak, że to trzeba poprawić. Tu jest na wprost, tu jest, no właśnie, tu sobie zablokowuję tor. Ojej. Ojej. To tak, to tak. Taki ból. Dobrze, 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 dobrze. Radzice. Pociąg. 4, 2, 3, 4, czy 2? 4, 2, 3, 4, 3, 2. Okej. No to fest. To tu trzeba bardzo uważać. Tu trzeba bardzo uważać, co się robi. Aha. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Muszę to sobie zapamiętać. Zobaczymy, czy luzaka można wysłać torem pierwszym do Radzic, bo też ma jechać za chwilę. No,
zabieraj te wagoniki. Tak, bardzo ładnie. Tak, i proszę mi zwolnić tutaj ten, te rozjazdy. No, bardzo ładnie. Ciach. Ciach. Ja pierdzie. Oj, napisałbym się w raportach. Ja pierniczę. Tu na wprost. No, będę miał problemy tutaj. Znaczy problemy będą przez pierwsze parę dni. I tu jest na wprost. Dobrze, niedobrze. Co jest tu nie tak? No przecież wszystko jest położone ładnie. Aha, nie jest przełożone. Teraz jest położone, teraz jest ok. Teraz tak. O właśnie. No tak. To tu muszę przyznać się, że wesoło. Wesoło będzie. No. Ale zdążył. Nie ma tragedii. Zdążył. Tu już leci ten. Bardzo ładnie. Patrz na południe. 14.105. 14.105. Elegancko. Jakoś się udało. Jakoś się udało. No i dobrze, i czekamy na 22.30.06 na pociąg. Na pociąg, który jest luzem na Traxa. Próbujemy tego Traxa dać na tor właściwy do Radzic. Czyli normalnie tu go rzucić. Zobaczymy, czy... Czy się da. SBR-ka jest ustawiona dobrze, w dobrym kierunku. Dobra. Poczekamy. Pożyjemy, zobaczymy, co tu się będzie działo. Okej. Tu się będzie działo. To mogę wam powiedzieć, że tu się będzie działo. Jeżeli tak jest ustawione, że botów nie można tędy po torze pierwszym podać, odprawić do Radzic, albo że towarówki po torze, znaczy po torze drugim, mylą mi się te tory, przepraszam. Jeżeli tak jest, że po torze drugim nie można do Radzic wysyłać, jeżeli chodzi o boty, i będzie nam kasować drogę, przebieg, i będziemy zmuszeni przerzucać pociągi na tor pierwszy, to będzie wesoło. Pytanie, co jest powodem tego stanu rzeczy? To bym chciał wiedzieć. No,
tutaj te towarowe i ten luzak, co jest dodany, mogą tu nieźle napsocić. Zwłaszcza jeżeli nie będę mógł ustawić przebiegu dla danego pociągu po danej linii. Oj, to tak, to może być wesoło. Może być bardzo wesoło na tej stacji. Dobrze. Dobrze. Sprawdźmy, czy jest wszystko w układzie zasadniczym. Jest wszystko na zasadniczych. OK. No. No to... Zobaczymy, co będzie z 223006. 223006 pociąg luzem, czyli sama lokomotywa. No i sprawdzimy, czy da radę ułożyć drogę na tor teoretycznie zasadniczy w kierunku Radzic. Radzice R12. O, czyli tu mamy jeszcze... A! Okej. Okay. Tu będzie żonglowanie. Dobrze, teraz widzę. Linia kolejowa 573, linia kolejowa 574, Radzice. No tak. Czyli tutaj żonglujemy. Według rozkładu luzak ma iść na Radzice R12, linia kolejowa 573, czyli na ten tor. No to będzie wesoło, czyli mamy dwa kierunki, te dwa kierunki musimy ogarnąć. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz wam pokażę, jak to jest opisane w EDR-ze, z którego korzystam. Mam nadzieję, że zobaczycie. Chodzi tu o to. Linia kolejowa 573. Na to trzeba zwracać uwagę, bo linia kolejowa 573 jest tor numer 1 do Radzic. Ach jej, tor numer 2, tor 2, linia kolejowa 573. Bo tor numer 1 do Radzic to jest linia kolejowa 574. No i tak przypuszczałem, że coś będzie tak, że towarowe będą jechały 574, a luzaki 573. No. Może być ciekawie. I coś czuję, że w drugą stronę będzie odwrotność. Luzaki z Radzic będą jechały linią kolejową 574, a towarowe linią kolejową 573. Wesoło. Wesoło. Robi się wesoło. No. Perony wjechał 14.105 na Opocznie. To mogę też pokazać, żebyście widzieli, jak wygląda sytuacja.
Teraz w peronach stoi, czeka na wyjazd, podjeżdża 4100, który też będzie wjeżdżał na opocznie w perony. Za nim podąża 4102. Dobrze. Popatrzmy dalej. Tu jedzie nasza towaróweczka. A tu jedzie nasz luzaczek. Na radzice. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze tą chwilę do tego luzaczka poczekamy. Z luzaczkiem powinno być bez problemu, jeżeli ma jechać tą linią kolejową, którą mam w rozkładzie i to jest tak zrobione. To nie powinno być, że tak powiem, problemów. Ale, tak jak powiedziałem, wszystko się okaże, wszystko wyjdzie w praniu. Także Pilichowice to już nie będzie nudna stacja. To już trzeba będzie tam kombinować. Myśleć. Trochę. I to bardzo nawet mocno bym powiedział. Czy czasem niektórych relacji nie przerzucać na tor niewłaściwy, czyli tor lewy. I to zarówno w kierunku Olszamowic, jak i w kierunku Opoczna. Opoczno też będą musiały nieźle kombinować, czy czasem czegoś nie podać po torze lewym do Idzikowic. No i tu zaczyna się robić wesoła zabawa. Na szczęście Idzikowice mają sporo miejsca jeszcze, żeby jakieś tutaj roszady dokonać. Aczkolwiek trzeba uważać, gdzie co będziemy stawiać. Tak jak widzieliście, dwie linie kolejowe na ten sam kierunek, więc trzeba będzie uważać, co robimy, gdzie stawiamy. Pociąg. No, robi się ciekawie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że robi się ciekawie. Zobaczymy, jaka będzie cierpliwość dyżurnych. Jaka będzie cierpliwość maszynistów. Zobaczymy. Wesoło. Naprawdę wesoło. Jeżeli chodzi o objęcie służby na loku towarowym, czy też luzaku, tutaj na tym odcinku, myślę, że spróbuję coś zrobić, jeżeli są dostępne te loki. Spróbuję coś przejechać. Aczkolwiek to jest bardzo krótki odcinek. No, zobaczymy, co nam życie pokaże, co nam życie przyniesie. No i mamy zastój. Nic nie chce jechać. 22:30:06 jest opóźniony. Bardzo dużo. Aktualnie zbliża się do Pilichowic. No i co tu dużo mówić? Czekamy. Czekamy. Ojej, trzy pociągi z Opoczna
południe. W sumie to aż 4. Luzaczek, 2 pendolina i 1 ekspresik. No. Zestrzałek, ekspresik, też pendolina. Potem znowu z Opoczna towarowy. Zestrzałek EC, z Opoczna pendolina, zestrzałek pendolino, z Opoczna ekspres i z Opoczna ekspres. Ciekawa kolejność. Czy taka będzie? To się wszystko okaże. I dzikowice. Tak. Coś czuję, że będzie wesoło. Będzie wesoło, będzie. No ale... Moja propozycja to taka, żeby komunikaty od botów o wyjeździe pociągu były na czerwono. Czerwoną czcionką, natomiast zapytania o drogę też w jakimś innym kolorze, żeby to się odróżniało, żeby to było od razu rzucające się w oczy, że to jest ważne. Przykładowo kolor granatowy albo taki niebieski. Niebieski, niebieski, nie bez szaleństwa. Po prostu ma się odróżniać. Czerwony to jest informacja, co wyjechało, natomiast niebieskie pytanie o drogę do danego toru i od razu nam się to rzuca w oczy. No i możliwość przesuwania tych okienek w miejscach, w których chcemy mieć te okienka. Bo ja bym je miał po prostu tu na dole. Byłoby mi trochę bardziej wygodnie, nie wiem, jakoś tak tu Opoczno, tu Strzałki, a tu Radzice. Jakoś tak potem bym był bardziej przyzwyczajony do tego, no ale... Nie ma co się lubi. Lubi się co ma. No i cisza. Słonko wychodzi. 4.01. To, że okna nie można otworzyć. Fajnie by było. Albo przykładowo wyjść tutaj na ten, na tą platformę Peposz. Byłoby też fajnie. No, wyjdziemy z budy za to. Tup, tup. Zobaczymy, dokąd mogę dobiec. To jest zaryfikowane. No. No wskocz. Jeszcze za... Jeden rad. Ale tu jest górka. I tu już nie... Nie biegnę. Szkoda. Okej. M12. Zaraz będzie... Będziemy co nieco wiedzieć.
możemy sobie inaczej to spojrzymy. Akcję mamy pod tym torem, to jest semafor M14, dobra. Zapamiętajmy temat. Proszę, podkłady betonowe już są. Tu prawdopodobnie podkłady drewniane. Tutaj tory na podkładach drewnianych. Jakieś inne elementy. Pociąg 13.07. Dobra. Tu jest bocznica odstawna Koziołek. Zobaczmy. M14, to jest to. To nasza budka jest gdzieś tu. Czyli to i to, to są, to jest te budynki. Okej. Dobrze wiedzieć. Droga dla pociągu 4.1.100 po torze 1 Opoczno-Południe. Opoczno-Południe. No możesz. 4.1.100 to jest pociąg, który postój miał w Opocznie. Czyli pendolino poleci właściwym, a pociąg który postój ma poleci lewym, żeby pendolina nie blokować jednego i drugiego. No zobaczymy, jak to Opoczno chce rozwiązać. Właściwie bot. Pociąg 4.1.100 odwołany. Fajnie. No, super. No i pociąg 4.1.100 pojedzie torem właściwym. Takie widzicie, no. A nie powinien wyjeżdżać przed przed pendolino 4.1.100. Powinien jechać za. No i to potem jest. Pytają się, ale nie realizują te boty, czyli coś tu jest. Jeszcze coś jest do poprawienia z tymi botami. Semafor wyjazdowy jest podany na Opocznie, na torze numer 2. Było zapytanie, ale zostało to odwołane. No to poczekamy. Kto tu pojedzie? 4102 pojechało z Opoczna, czyli 4102 pojechało z Opoczna, ok. Droga, o, w ten sposób chcesz zagrać ze mną. Opoczno. Takie buty. Dobrze. Droga dla pociągu 22 22 3 006, ale do mnie idzie pociąg. Nie mogę, panie. Nie, nie, bo ty się pytasz o pociąg, który jeszcze. Dobra, jest. No, ale tak.
zaryzykujemy. Zaryzykujemy dla pociągu 223006. Tor pierwszy wolny. Tak. Nie ułatwisz mi tu roboty, chłopie. Okej. Oj, nie ułatwiasz, nie ułatwiasz. Zapomniałem, że to jest Pendolino tutaj i on szybko do nas przyjedzie. Bardzo szybko. Pociąg 4.1.100 odjechał. Czyli mamy Pendolino i Ekspresa, dobrze. Okej. To jeszcze żeś tu zamieszał. 4.1.0.2. 4.1.0.2. Tak. O, 10 minut opóźnienia. To sobie posto. 4.1.0.2. Jedziesz na wprost. Na przelot. No i zmieniasz tą SBL-kę, czy nie zmieniasz? Zmieniasz. No dobrze. Zaakceptuję to wyjątkowo, ale nie powinienem. Tu zrobiłem błąd, tu zrobiłem gafę. Tu zrobiłem gafę jednak. Tu jest gafa z mojej strony. To się przyznaje bez bicia. Tu dałem ciała. Cztery jeden zero dwa jedzie. Okej. Okay. Mi zaraz wjedzie też Pendolino z Warszawy. No niestety dałem ciała, więc Pendolino przytrzymam. Oj. 4.1.0.2 przeleci. O właśnie. 13.07. No, on jest przyspieszony trochę. Może się wyrobimy. Może się wyrobimy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Na boczek. Okej. 4.1.0.2 na strzałki, pociąg 4.1.0.2 bryk mi stąd, pociąg 4.1.100 też odjechał. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. No, mam nadzieję, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Jak to będzie, to się okaże. Jedzie 4.1.100? Tak, jedzie 4.1.100. Zwolnione? Zwolnione. R1100 wjeżdża i 4.1.100 będzie wyjeżdżało. Pendolino, niestety przykro mi kolego, ale nie powinienem czegoś takiego zrobić. Powinien sobie jechać spokojnie. Nie masz tu żadnych postojów, więc nie powinno być problemu. A jednak się zrobiły.
Pospieszyłem się. To się zgadza. Pośpiech wskazany, jak to powiadają, przy łapaniu heł. Dobra, 4-1 100. Przejedzie. Luzak na boczek i pendolino. I pendolino ucieknie. No, Pilichowice będą bardzo kluczowe. Coś czuję. Pilichowice będą bardzo kluczowym posterunkiem i tu trzeba będzie na Pilichowicach wiele, wiele rzeczy robić. Zresztą nie tylko Pilichowice, ale też Olszamowice. No, tu zacznie się robić kolorowo na CMC. Tu jest zostawiona, dobra. 4-1-100 wjeżdża, bardzo ładnie. Szybciutko, prosimy, zapraszamy, raz. No mógłbym pendolino po niewłaściwym, ale nie, bo tam jeszcze jeden pociąg będzie szedł z Opoczna. Jeszcze jeden dziobaczek pójdzie, 31-04. A, dobrze. Strzałki, pociąg. 4-1-100. Dobra. Zapiernicza. Będzie leci i zasuwa. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu już wjeżdża luzaczek. Póki nie mamy zgłoszenia, to my możemy ja punkt luzaka zrobić tak. Luzak sobie pojedzie i zaraz przestawiamy 2.13.07 tego tutaj wypuścimy i mam nadzieję, że się wyrobię w czasie i po tej fantastycznej akcji z przekładanką kończymy Indzikowice. Życzę powodzenia, jak najmniej błędów. Mam nadzieję, że ruch będzie płynny. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. 22:30:06 wjechało już, ale jeszcze nie wjechało na bocznicę, więc na razie stoimy. ZWBL. Mogę czy nie mogę? Nie mogę, bo jest. Ojej. No dalej. Można czy nie można zwolnić? Zawsze nie wiem, prawym czy lewym. Zwolnij normalnie, lewym. No to dalej, chłopie. Ja punkt, raz. Uciekaj. Nie powinienem tak. No. Jednak prawym.
piciach. Tutaj tak, tu tak, tu tak, tu tak, tu tak. No, dalej, dalej, opocznę dalej. Ruchy. Dobrze. I ten pan wyjeżdża. No, chyba się wyrobiłem, aczkolwiek nie mam pewności. Może minuta. Może dwie. Minutę. Będzie stratę. A było przed czasem. No. Także... jest wesoło. O, a to nie jest luzak. To jest... to jest coś innego. To jest PXR, czyli... nie wiem, co to jest. Tak na dobrą sprawę. To jest, jak to jest opisane? Jak to jest opisane? To jest opisane jako... PXR. To jest to PXR, nie. Dobrze. Radzice. Odjechał. Pociąg. Radzice. Aj. Dobra, no już. Piszę. Ej, pisze. 23006. 23006. Ja piszę, no, piszę. 22 30 06. O, poczno, co odjechało, no. 12 07. No ach. Człowiek chce obejrzeć coś i nie ma, nie pozwolą. 13.06. To mamy to. Tu szybciutko zrobimy tak. Tu zrobimy tak. I... czekamy na opoczno, na pociąg z opoczna. Pociąg, który jest... mamy na wprost, na wprost, na wprost. I jeszcze tu. Na wprost. No. Nic nie ma, nic nie ma. Nagle bum. I mamy pełno. I kombinacje alpejskie. O. Opoczno południe 4, 2, 3, 4, 3, 4. O kurczę. Czy 1.04. Opoczno południe też puścił. Nie wierzę. Towarowy pojechał przed... Pendolino? Ała! No, to się będzie działo. To się będzie działo. To się będzie działo. Zobaczymy, co tutaj jest na tych torach, bo trochę tutaj się zagubiłem. Ale zgłoszenie jest, że 4, 2, 3, 4, 3, 4. Czyli tu powinien być 4, 2, 3, 4, 3, 4. Ojej.
No. O, mogą być ciekawe rzeczy. I faktycznie jest 4, 2, 3, 4, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 3, 4. Szybciutko. 4, 2, 3, 4, 3, 4. 4, 2, 3, 4, 3, 4. Jedzie na 5, 7, 4. Upewnijmy. 5, 7, 7. Na górę. Go przerzucamy. No to go przerzucimy na górę. Ale go przerzucimy aż... aż tu. Cyk, 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 cyk. Stąd coś ciągnie? Nic nie ciągnie. Dobrze. Czy droga do pociągu 2, 4, 3, 3, 3, 9. Ja cię stonę. Radzice. Na pociągu 2, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 9. Po torze drugim. O, po drugim. Jest wolna. Jest wolna. Możemy zagospodarować ten pociąg. Już, od razu. PZK. Przyjmij. Nie przyjmij. Nie mogę tego ustawić. Dobra. Nie można, to nie można. 2, 4, 3, 3, 3, 9. To jest pociąg, który... który przyjmiemy. Przyjmiemy tak. Tu. Ten przyjedzie tu. Tutaj. To my go wpuścimy. Na razie. Na razie go tu wpuścimy. Dobrze. Dobrze. Tu już jest 3104, 3104, no to ma opóźnienie, to fest. Dobra, tutaj pan wyjedzie, tu pan przejedzie, tutaj pan przejedzie, tu pan wjedzie. Bezkolizyjnie, bezkolizyjnie. I tak ułożymy. Dobra. Dobrze. Okay. Tutaj wjeżdża. 3, 2, 3, 4, 3, 4. Dobra. Musimy pamiętać o tym. Tu mogę ułożyć już wyjazd dla Pendolino. Jak zły kierunek? Dla kogo zły kierunek? Ićkowice, semafor K. Semafor P7. Semafor K? Co wy tu chrzanicie? Semafor K jest tu. Na drzewo spadajcie z tymi komunikatami, barany jedne. To już mnie wkurzyło.
Jest dobry przebieg ułożony dla pociągu. Semafor K. Dlaczego semafor K jest skasowany? Ja pierdzielę. Jak tak ma ta gra wyglądać, to se... Tyłek ją wsadźcie w tym momencie. Semafor K skasowany. A wiecie, dla którego pociągu było ustawione semaforka? Nie wiecie. Był ustawiony dla 13 3104. Masakra. O, i takie, jak tak będziecie kasować, to ja dziękuję bardzo tą grę. Za 42, 34, 34 semafor jest już dawno ustawiony i pociąg jedzie i jedzie dobrze i mam pewność. Droga, przebieg dla tego pociągu został ustawiony. Ech. No dziwne wydarzenie. Strzałki, pociąg. 3104, 3104. Rodzice. 42, 33, 34, tak? Nie, yeah. Już mi się mylą. 42, 34, 34. A ten tu jedzie. Jedzie, 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 jedzie. Tu jest spoko, tu jest pusto. No to... No to powiem tak... Trudno będzie to wytłumaczyć deweloperom. Będzie to trudno wytłumaczyć deweloperom. O co tu chodzi? Ale zrobię zdjęcie, może coś wyjaśnię. Semafor K i semafor, żeby to było jasne i klarowne. Tak. I spróbujemy to. No dobra, zobaczymy. Specjalnie to zrobię, żeby było pokazane, o co chodzi mi. Mam nadzieję, że ujmę temat wyraźnie. Na poczno południe trzeba zgłosić, że pociąg 2433 9. 2433 9 jechał.
No, jeżeli takie błędy będą wyskakiwać, to będą one wprowadzać w błąd osoby, które działają na nastawni, no, w taki dość specyficzny sposób, żeby po prostu przyspieszyć, no bo ja sobie już tutaj ustawiam przebieg po to, żeby tylko szybko przełożyć zwrotnicę, a nie biegać w tej wewte koło tablicy kostkowej. No i tu ustawiam przebieg po to, żeby potem tylko tu przepuścić pociąg. Ekspresowy, czyli pociąg Pendolino. No Jezu, zatkałem mnie. O, tyle myśli w głowie. Czyli przygotowana została droga wyjazdowa, żeby jak najszybciej później zwrotnicę przełożyć i podać przebieg już dla Pendolino. Ja myślę, że ta praktyka jest stosowana tego typu na nastawniach, że tak się to, tak można sobie przygotować już drogi przebiegu. Bo potem jednym semaforem ja zamykam całą drogę przebiegu, tak cały przelot. Myślę, że takie podejście jest jak najbardziej. No, ale z tego co widzę, nie do końca. To zasymulujemy to samo. No dobra. No. Jak to było? To było tak i tak. O właśnie, i taki był wjazd. By to wyłączę, wyłączę. Okej. Taki był wjazd. Było łatwo łączyć. Okej. A taki był komunikat. A pociąg mimo wszystko przejechał i jechał. No, powiem, że nie fajnie. Tak, możecie mnie zganić za to. Ale chcę, aby coś było z tym zrobione, no bo jeżeli ja ustawiam przejazd i ten przejazd został ustawiony i pociąg już jedzie i szykuję sobie drogę, no to jak szykuję drogę dla pociągu, który już ma przebieg? No nie, szykuję drogę dla drugiego pociągu. Dobrze, moi drodzy, i dzikowice przywrócę na posterunek do stanu, że tak powiem, używalności. Tak jak się należy. Tutaj tak. Tu jest prosto, to się wyprostowało samo. No dobra. No i życzę powodzenia kolejnej osobie, która będzie chciała sobie przetestować i dzikowice, to jest wesoło. Tyle mogę powiedzieć. Na razie, trzymajcie się. Trochę długi ten materiał wyszedł, ale wesoło było. Były sytuacje. Dość
wesołe. I myślę, że tutaj nie jedna taka sytuacja będzie miała miejsce. Trzymajcie się. Hej.